Pan Jezus tej nocy, kiedy miał być wydany, wziął chleb, podziękował Bogu, podzielił i rzekł: to jest moje ciało złożone za was w ofierze. To właśnie czyńcie, zachowując pamięć o mnie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 23 do 24 wersetu. Czy tęsknisz za Panem Jezusem? Pan Jezus Chrystus nie może znieść zapomnienia przez tych, których umiłował do końca. Pan Jezus Chrystus troszczy się o nas. On umarł, aby uczynić nas swoimi i liczy na naszą pamięć o Nim, dając nam jako obrzęd tylko to, co może być słodkim wyrazem Jego osoby i Jego śmierci dla nas i za nas. Wieczerza Pańska oznacza to, że kochamy Go i tęsknimy za Nim w świecie, który Go odrzucił. On sam obdarza Jego wieczerzę takim właśnie charakterem. Ilekroć będziecie jedli ten chleb i pili z kubka, śmierć Pańską ogłaszacie, aż przyjdzie. Pan Jezus wypowiedział to życzenie tuż przed swoją śmiercią jako Chrystusa. W wyniku rozpamiętywania i przypominania przebłagalnej śmierci Pana Jezusa, zgromadzenie Chrystusa nie znajduje odpoczynku dla swego serca, tylko kieruje swe myśli wokół miejsca, gdzie Jego krzyż i grób wyrażają nastawienie serca świata wobec Niego. Poznajemy Go przez wiarę jako będącego po prawicy Ojca nad wszelkimi niebiosami i tam w chwale, jako osadzeni w okręgach niebiańskich, mamy odpoczynek w zażyłej społeczności i komunii z Nim. To sprawia, że bardziej odczuwamy odrzucenie Go przez świat, gdy w trakcie zejść na łamanie chleba w duchu idziemy za Nim. Rozumiemy, że krzyż jest tym, przez co świat jest ukrzyżowany dla nas, a my dla świata. Odrzucamy w naszych sercach otaczającą nas zepsutą codzienność i w duchu oddalamy się od niej tak daleko, jak to tylko możliwe, ponieważ szukamy jedynie pełnej identyfikacji z Nim w Jego odrzuceniu jako najlepszej i najjaśniejszej części, jaką On może nam dać w takim świecie. To nie jest osiągnięcie i doświadczenie jakiegoś wyjątkowo zaawansowanego chrześcijanina, ale to jest to, czego Chrystus Jezus Pan oczekuje od każdego serca, którego kocha. Rozważ, jak Pan Jezus mówił: to czyńcie na moją pamiątkę. I znowu ogłaszacie śmierć Pana, aż przyjdzie. To jest tak, jakby cały przebieg wieczerzy Pańskiej stawiał pytania: czy tęsknisz za Panem Jezusem? Czy tęsknisz za powtórnym przyjściem Pana Jezusa? Jaką odpowiedź dają nasze serca na te wyzwania Jego miłości? Pan Jezus tej nocy, kiedy miał być wydany, wziął chleb, podziękował Bogu, podzielił i rzekł: to jest moje ciało, złożone za was w ofierze. To właśnie czyńcie, zachowując pamięć o mnie. Pierwszy list do Koryntian 11, 23.